Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację, jak w czytniku ekranu VoiceOver importować, instalować syntezatory mowy. Skąd w ogóle ten pomysł? Otóż pomysł pojawił się w momencie, gdy część użytkowników, którzy wcześniej korzystali z systemu macOS Monterey, przechodziła na system Ventura i nagle okazało się, że po instalacji nowego systemu nie ma w nim starych syntezatorów mowy, więc jak gdyby sam proces pozyskiwania syntezatorów mowy nie różni się w systemie Ventura niczym od systemu Monterey, ale w poprzednich systemach wyglądało to nieco inaczej, a i może nowi użytkownicy chętnie się dowiedzą, jak pozyskać, w jaki sposób przestawić pewne podstawowe głosy syntezatorów mowy i jak pobrać inne, nowe głosy z chmury, z iClouda. Ale co do zasady, jeśli chodzi o szczegóły, najpierw musimy uruchomić sobie narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver. Przypominam, że narzędzie VoiceOver wywołujemy naciskając skrót klawiszowy VoiceOver F8 albo FN VoiceOver F8. Ja teraz jeszcze przypomnę kilka rzeczy, kilka podstawowych skrótów klawiszowych, no ponieważ ostatnio poproszono mnie, abym to zrobił, więc w momencie, gdy poruszam się przy włączonej szybkiej nawigacji, to samą szybką nawigację włączam naciskając strzałkę jednocześnie w lewo i w prawo, tak samo wyłączam szybką nawigację. Przenoszę się na kategorię narzędzi, wchodzę w interakcję z tą tabelą, czyli też przypominam, Shift VoiceOver strzałka w dół. Przechodzę sobie na narzędzie mowa. Nie muszę tutaj nic klikać, wychodzę z interakcji Shift VoiceOver strzałkę w górę. Teraz idę sobie w prawo. Mamy tutaj zaznaczoną kartę mowa, więc nic nie zmieniamy. Właśnie głosy, przepraszam. Przechodzimy na listę języków, z którą również wchodzimy w interakcję. Wybieramy sobie głos, do którego będziemy chcieli pobierać różnego rodzaju syntezatory mowy. Tutaj niech to będzie głos polski i teraz przechodzimy sobie w prawo. Zosia, rozszerzony przycisk. Mamy tutaj przycisk z nazwą aktualnego syntezatora mowy. Dalej mamy dodatkowe opcje. Przede wszystkim przycisk edycji, przy pomocy którego możemy zmieniać parametry naszego głosu, ale my wracamy na głos Zosia i aktywujemy ten przycisk. I możemy sobie zobaczyć, co tu mamy. Mamy opcję tutaj zarządzaj głosami. Mamy opcję Zosia. Krzysztof rozszerzony. Mamy, czyli mówiąc innymi słowy, różne syntezatory mowy, które możemy w tym momencie aktywować. Ja w tym momencie jeszcze zwracam Waszą uwagę, że jeśli mamy tutaj głos Zosia, to syntezator mowy podpowiada nam Zosia rozszerzony pod menu. I my to sobie pod menu rzeczywiście możemy rozwinąć, naciskając strzałkę w prawo. I zwróćcie uwagę, mamy tutaj syntezator Zosia rozszerzony oraz Zosia. Zwykła Zosia nierozszerzona. Dlaczego to pokazuje? Pokazuje to dlatego, że gdy właśnie przechodzimy z systemu Monterey na nowszy system, to te wszystkie nasze wcześniejsze syntezatory mowy znikają z naszego systemu. Musimy je sobie pobrać, a domyślnym syntezatorem mowy jest Zosia i to w tej podstawowej formie nierozszerzonej, więc gdybyście chcieli zmienić sobie nawet po pobraniu odpowiedni, czy dodać, znaczy zmienić na Zosię rozszerzoną, to musicie pamiętać, jak nie będziecie jej widzieć na liście, że może być taka opcja, że ten głos po prostu będzie trzeba rozwinąć. Okej, ale my zacznijmy od tego, że wybieramy sobie opcję zarządzaj głosami. Gdy aktywujemy tą opcję, pojawia nam się tabela z wyborem języka, jakiego syntezator chcemy pobrać. My w domyśle mamy zaznaczony język polski, więc skupmy się po prostu na języku polskim. Ciągle przypominam, że przy włączonej szybkiej nawigacji przechodzimy sobie w prawo. Mamy tutaj listę głosów. Wchodzimy z tą listą oczywiście w interakcję i teraz przeglądamy, jakie my tu mamy głosy. Chodzimy sobie po prostu górę, dół strzałkami.
Ewa, rozszerzony, 42,8 MB. Ewa, premium, 56,2 MB. Trzy głosy Ewy, Ewa, Ewa rozszerzona i Ewa premium. Polski, Polska i Vox Synth Nagłówek. Ania Infobox i Vox HQ zajmuje 0 kb. Odtwarzam. Tu jeszcze stary głos. Polska, Krzysztof Nagłówek. Mamy Krzysztofa. Krzysztof, 580 kb. Odtwarzam. Krzysztof, rozszerzony, zajmuje Polski. Polska, zwykłego, rozszerzonego. Zosia, i mamy Zosię. Zosia, rozszerzony. Zosia, rozszerzony. Podstawową Zosia, i rozszerzoną. I zwróćcie Polska, uwagę, Zosia, na przykład Zosia rozszerzona. 7 MB. Odtwarzaj przycisk. Mam informację, przycisk kosz. Dwa przyciski, więc żeby wejść, cokolwiek tutaj z nimi zrobić, znowu muszę wejść jak gdyby z całym tym obiektem, elementem w interakcję i zobaczcie, co my tu mamy. Mogę albo kliknąć kosz, żeby wyrzucić ten syntezator. Odtwarzaj przycisk. Mogę kliknąć odtwarzaj. Witaj, mam na imię Zosia, jestem głosem kobiecym dla języka polskiego. Więc w ten sposób Zosia, mogę zarządzać. Wychodzę z interakcji, żeby doprowadzić jednak do takiej sytuacji, zwróćcie uwagę tutaj na przykład na... Gdzie mamy na przykład Ewa premium. Ewa premium. Odtwarzaj przycisk, pobieranie z upload przycisk. Zwróćcie uwagę, tu nie mam kosza, tylko jak wejdę w interakcję, mam przycisk pobieranie z iCloud. Więc ja muszę sobie kliknąć to pobieranie z iCloud, dopiero żeby głos został pobrany i żebym ja mógł z niego skorzystać. Bo wcześniej, jak widzieliście, jak przeglądaliśmy listę syntezatorów mowy, to tam był tylko Krzysztof i Zosia, nie było na niej Ewy. Anuluj przycisk. Okej, przycisk. Głosy. Dobra, sprawdźmy, czy się głos pobrał. Ewa, 500, Ewa, rozszerzony. Ewa, premium, zajmuje 67,2 MB. Odtwarzaj przycisk, kosz przycisk. Tak, mamy odtwarzaj kosz, czyli wychodzę z interakcji z listą. Klikam OK. Stosowana lista języków, tabela. I teraz z powrotem wracam do tej listy języków. Głos. Zosia, rozszerzony. Przycisk. Klikam w przycisk Zosia. Zarządzaj głosami wielokropek. Znak i zamiast zarządzaj głosami, wybieram jeden z już pobranych syntezatorów mowy. Zwróćcie uwagę, Zosia pod menu, czyli mam więcej niż jedną Zosię. Krzysztof, rozszerzony. Krzysztof. Vox Synth, Ania in Ewa, premium. I mam głos Ewa. I jeśli kliknę sobie Ewę, Ewa, premium, Ewa, przycisk, przycisk komórka, to odzywa się Ewa. Szybkość, 50 szybkość, 40. I tutaj teraz edycja, mogę iść dalej w edycja, edycję i konfigurować sobie Ewę, jeśli chciałbym używać Ewy jako mojego podstawowego syntezatora mowy. W ten sposób pobieracie sobie syntezatory mowy dla najróżniejszych języków i w ten sposób wybieracie je tutaj sobie z listy, jeśli tylko chcecie zmienić głos, skonfigurować głos podstawowy, czy skonfigurować głos dla konkretnego języka. W ten sposób to robicie. Myślę, że szczególnie osobom, którzy przesiadają się na Venturę, przyda się wyjaśnienie, jak tego dokonać, gdybyście chcieli pobrać nowe głosy, czy też stare głosy, bo wasze stare głosy zniknęły przy przejściu z systemu Monterey na system Ventura. Mam nadzieję, że pomogłem. Gdybyście mieli więcej podobnych pytań, śmiało piszcie w komentarzu, postaram się udzielić wam odpowiedzi, jeśli tylko oczywiście sam je będę znał. I to chyba tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam was do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko, Piotr Witek.